Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Zapach do samochodu od Shine Chemicals Sunrise. I teraz tak, co do samego zapachu? No, ciężko go pokazać. Ciężko pokazać zapach, może tak. Ja go powącham teraz i z mojego odczucia przyjemny, słodkawy, on mi się kojarzy z jakimiś perfumami. Tutaj chodzi też o, i od razu powiem, ten atomizer, który przy nim jest, leje niesamowicie. Tutaj przy którymś razie, jak już prysnąłem, leje się po paluchach. Tragedia. Butelka Kozak. No to już wiadomo, no uwielbiam te butelki. I teraz tak, psiknąłem sobie zima. Psiknąłem sobie w aucie 3 dni pod rząd. Po 3 razy na dolne partie tam. I czułem go, no powiedzmy, że 5, później już tak, z 5 dni. Czyli niczym się tak naprawdę nie wyróżnia. Zapach całkiem przyjemny, żonie niekoniecznie usiadł. Ale co jest fajne, jeżeli chodzi o ten zapach, bo Shine Chemicals wypuszczają też koncentrat tego produktu. Z taką pipetą, można powiedzieć. Zobacz. I możesz go sobie, co zrobić? Tak jak to robi dziadzia. Na dechę. Standardowo, jak to u dziadzi, decha od Fresso nasączyłem i teraz tak, jeżeli chodzi o produkt z atomizera w przestrzeni bagażowej, czyli w bagażniku, pozwoliłem sobie tam liznąć 6 razy. 6 razy z atomizera po stronie na nadkola. Do 2 tygodnie, jak otwierałem bagażnik, czułem tam ten zapach. Wiadomo, tam mniejsza kubatura pomieszczenia. W przedziale pasażerskim, wiadomo, inaczej się to rozkłada. Minusem oczywiście jest też zima, bo jak w aucie się nagrzało, to fantastycznie przy skręcaniu, powiedzmy, gdzieś, ten zapach do mnie dolatywał. Właśnie z deseczki Fresso. Także to uzupełnienie jest boskie. Co jest fajne? To, że ten zapach możemy sobie wlać do tych zapachów, które mamy w kratkach nawiewu, czyli uzupełnić sobie pojemnik, które kupujemy nieraz i tam żona moja na przykład lubi i testowała to, ale jej zapach nie odpowiada, więc ale uwalnia się, mówi, bardzo fajnie. Zapach jej nie leży. Ale co się stało, jak przestało pachnieć tym zapachem na deseczce Fresso? Obudził mi stary zapach Fresso. Jeszcze przez tydzień później zniknął ten zapach, a czułem Fresso. Nie wiem. Jeszcze z żadnym zapachem tak nie miałem. Znaczy, bo ja z reguły to olejki. Tu jest może to jakoś inaczej, inny skład chemiczny i może dlatego. I teraz tak, jeżeli chodzi o te zapachy, no kurczę, no tutaj no co, no standardowo jak większość firm. No jak większość firm utrzymuje się podobnie, kwestia tylko zapachu. Jedynym plusem, moim zdaniem, to jest właśnie to, że możesz mieć ten zapach w formie olejku. Z tym jest bomba. Naprawdę, to jest bardzo fajne. Dawkujesz go sobie na deseczkę, czy tam, nie wiem, na coś, co będzie chłonąć ten zapach. Możesz na koreczek, na cokolwiek. Kładziesz go gdzieś sobie i powoli się będzie ulatniał. Pod tym względem bomba. A najlepiej, tak jak dziadzia lubi, na deseczkę Fresso, co jakiś czas i fruwamy. No dobra, z mojej strony to wszystko. Taki szybki strzał z zapachem. Chyba to jest jedyna gama zapachowa od Shine Chemicals. Jeżeli jest więcej, to przepraszam, nawet tak naprawdę nie zwiedzałem internetu, żeby szukać, czy są inne zapachy. Ten mnie osobiście podoba się, fajny. Bardziej on jest taki męski niż damski, może dlatego, że on się nie podobał. A jeżeli chodzi o długość utrzymywania się zapachu, klasycznie, niczym się nie wyróżnia. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!